środę w Miejskim Centrum Kultury odbył się otwarty turniej szachowy z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości. Celem imprezy była popularyzacja gry szachowej i uczczenie święta narodowego. W turnieju wzięło udział 16 zawodników, grano w systemie szwajcarskim. O profesjonalny i sportowy przebieg rozgrywek zadbali sędzia główny turnieju Aleksander Kędzierski i sędzia posiłkowy Tomasz Derlacz. Zmaganiom szachistów przyglądała się m.in. dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek. Że w gronie aż 16 osób, dzisiaj takich laureatów mogę powiedzieć, również są piękne nagrody, pięknie tutaj każdy rywalizował ze sobą i po moich rozmowach tutaj z najmłodszymi, z najstarszymi nie rozmawiałam, rzeczywiście ten zapał do gry i przekazywanie tej mistrzowskiej wiedzy, tak? Tutaj mówi chłopczyk, że tata go uczy, drugi tak samo, że tata go uczy, ktoś tam jeździ z mamą na jakieś turnieje. Najlepsi uczestnicy turnieju zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, nagrodami oraz pucharami. Najmłodsi uczestnicy zostali obdarowani słodkimi upominkami przygotowanymi przez organizatorkę turnieju Katarzynę Tambor. Nagrody dla zwycięzców otwartego turnieju szachowego fundowało Miejskie Centrum Kultury. Najlepszym zawodnikiem został Adam Podbilski z Przemyśla, trzecie miejsce zajął Sławomir Łukomski ze Skarżyska, piąte miejsce Jerzy Sieka, szóste Bartłomiej Koryciński, również z naszego miasta. Najlepszym juniorem został Jakub Jedynak. Turniej organizowany jest w Miejskim Centrum Kultury od wielu lat. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i już dzisiaj zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji.